podglądaliśmy troszeczkę przez internet, jak to się prezentuje w Polsce ten dzień dzisiejszy. Muszę powiedzieć, że po raz kolejny poczułem się dumny z Jarosławia, bo nigdzie takich kolorowych korowodów, takich setek świadectw historycznych więzów nie było jak właśnie w tym korowodzie jarosławskim, a zatem gratuluję i dziękuję za zorganizowanie właśnie kolejne, siódme już tego spotkania, które ma korzenie w Biblii, w Piśmie Świętym i pokazuje rzecz jedną, bardzo ważną, że trzej królowie to są trzej mędrcy, którzy z pogaństwa, bez pomocy proroków, objawienia, ale rozumem szukając, doszli do postawienia sobie pytań o niezwykłe znaki i ten znak niezwykły rozpoznali i przyszli do Chrystusa. To jest dla nas też wskazówka, żebyśmy szukali Chrystusa, szukali Pana Boga, szukali Jego bliskości. Ten dzisiejszy dzień i ten korowód pokazuje też jedną piękną cechę naszego miasta i powiatu, że jeśli ludzie się zjednoczą, jeśli sobie wzajemnie zaufają, jeśli sobie wzajemnie pomogą, to mogą zorganizować rzeczy niezwykłe, piękne. I tu mamy przykład dzisiaj tego właśnie, tego sukcesu przygotowywanego, ale we wspólnocie. Gdyby tak w Polsce wszyscy potrafili dla dobra Polski się zjednoczyć, o wiele byłoby łatwiej żyć nam, gdyby w naszym sąsiedztwie, w naszych bliskich relacjach było więcej szczerości, życzliwości, łatwiejsze i piękniejsze byłoby życie. I tego wszystkim życzę na progu tego nowego roku. Życzę pogłębienia wiary, żeby była ona mocna, silna i żeby mogła być motywem życiu i tej odczuwalnej bliskości Pana Boga, który niekiedy przez ludzi, a niekiedy bezpośrednio pomaga nam w naszym życiu. Serdecznie dziękuję szczególnie księdzu prałatowi, który niestrudzenie podejmuje te wysiłki, żeby pokazać to piękno Trzech Króli. Ja nie śmiem, ale podpowiedzieć, wiem, że to wszyscy się już spieszą, ale jestem przekonany, że wszyscy by chętnie obejrzeli wszystkich tych królów i te królowe wystrojone, gdyby tu się pokazały na tym podium, bo my widzimy, a tam myślę, że nie wszyscy widzą, więc, ale ponieważ bardzo tu dyrygentem jest ksiądz prałat, to ja tylko... Bardzo proszę, wchodzimy królowie, wszyscy na scenę. To jest wyjątkowa okazja, gorące brawa, za nimi stoją całe wieki. Ustawcie się tam od tamtej strony, tu przed nami pięknie, o, jeden koło drugiego, tak żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak piękna jest nasza historia, jak piękne tutaj te zwyczaje. Kochani, i jeszcze taki piękny, końcowy gest. Za chwilę będziemy łamać się opłatkiem, ale już potem będzie takie zamieszanie, że ja teraz chciałbym poprosić najpierw księdza biskupa o błogosławieństwo.